Witam Panią bardzo serdecznie, Mirosław Cibor. Bardzo mi miło. Chcielibyśmy przeprowadzić krótki wywiad na temat lokalnego patriotyzmu oraz Fundacji Auxilium. Super, bardzo się cieszę. Cieszę się, że ktoś zauważył tą organizację. Tak, a więc pierwsze moje pytanie brzmi, kim dla Pana jest lokalny patriota? Lokalny patriota jest to osoba, która pamięta o swoich korzeniach, o swoich dziadkach, rodzicach, która pamięta, gdzie się urodziła, gdzie mieszka, w jakim mieście, w jakiej dzielnicy, w jakim kraju. A jak Pan rozumie pojęcie nowoczesny patriota we współczesnym świecie? Nowoczesny patriota to ten, który pamięta o historii, wyciąga z niej wnioski i realizuje siebie zgodnie z podstawowymi założeniami. A przechodząc na temat fundacji, skąd w ogóle pomysł, idea założenia fundacji? Idea założenia fundacji wzięła się z niemocy, z ograniczeń, z braku opieki tego państwa. Pomimo 2012 roku dzieciaki niepełnosprawne nie posiadały środków na leczenie, a dojrzałe społeczeństwo ma to zagwarantować. A czy początki były trudne, w ogóle zaczęcie fundacji? Zdobycie sponsorów, pieniędzy na to wszystko? Początki zawsze są trudne. No, pierwszy raz pójście do kogoś, poproszenie o pomoc, o wsparcie finansowe nie jest łatwe. Tym bardziej, że nie wiadomo jakiej reakcji się spodziewać. Drugi raz też nie jest łatwy, jeżeli pierwszy raz nam odmówiono. To tak jak z życiem, tak? Upadamy na kolana, mamy się podnieść i realizować dalej założenia. Dziękuję bardzo. Bardzo Pani dziękuję. Miło Panią było poznać. Dziękuję, do widzenia.